Halo, halo, siemanko. Widać mnie coś? Widać mnie coś. Pierwszy bosik. Zaczynamy wszystkie bosiki po kolei. Po kolei. Idziemy do Kebelesy. Idziemy do Kebelesy. Pierwszy bosik, jaki spotkamy na naszej drodze, jest Strach Piratów. Już go ubijaliśmy w fabule, ale teraz robimy filmiki z bossami, po prostu. Którędy się idzie? Idziemy ze statku. Idziemy tutaj do pola z Strachem Piratów. On tutaj sobie stoi. Będziemy pokazywali w takich filmikach drogę do bossa, jak i kiedy się respi. O, jest Strach Piratów. Dobra, zabijemy go. Okej. Coś nam wypadło? Nic nam nie wypadło. Okej, mniejsza z tym. I sobie teraz wiecie, gdzie jest. Tutaj jest boss. Droga jest prosta. Od razu przy mieście. Czekamy sobie. Czekamy sobie na niego. Widzicie? Weszedłem tutaj. Zabiłem bossa. Dostałem bufy. Regeneracja życia, regeneracja many. Możecie sobie, gdy przechodzicie obok tego miejsca, po prostu wstąpić i dostać sobie bonusy. To jest właśnie bardzo proste, na małych poziomach przydatne, bo macie regenerację życia i many. Taką na 5 minut po prostu. O tak. To teraz widzimy się na kolejnym. Zobaczymy, ile będzie się respił. Ale na razie był ubity, nie wiadomo kiedy się zrespił. Taki problem z bossami jest, że najpierw trzeba wiedzieć, o której minucie się zrespił, bo czas jest liczony od pojawienia się potwora, a nie od ubicia potwora. No dobra, poczekamy na pierwszego. Pierwszy ubity, ale poczekamy na kolejnego. Zobaczymy, w której minucie się zacznie respić. Jest boss. Jest godzina 20:57, 12 sekund. Zabijamy go. Wypadło nam siano. Czekamy na kolejnego. Zobaczymy, kiedy się zrespi. I jest 21:03:40. Ubijamy. Ubiliśmy 3 bossy. Na ekranie macie godziny, w których się pojawił. A teraz idziemy do nagród. Zobaczyć na markecie, jakie przedmioty z niego wypadają i ile kosztują. Jesteśmy na markecie ze Stracha na Wróble. Dropi ampułka zdrowia, karta Strach na Wróble i siano. Siano. Koszt siana to 1400 zł. A u NPC-ka 1000. On jest potrzebny do jakiegoś outfitu. To zależy, co chcecie, czy tam 400 zł chcecie zarobić sobie, chociaż podatek zabierze 100, to zarobicie 300 zł na plus za siano. To jest, można do NPC-ka sprzedawać bez problemu. Co zleci jeszcze z niego? Karta Strach na Wróble. Karta Strach na Wróble. Warta 1,4 miliona. Ludzie sprzedają, nie kupują. Okej. Nic więcej z niego nie wypada. Drogę znacie, resp time znacie, lot znacie. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.